Przyznam, że wahałem się, czy nagrywać ten odcinek, czy może zrobić sobie dziś dzień wolny, czy może zmienić ten format, może nagrywać raz w tygodniu, a może już przestać nagrywać, bo to bez sensu. Pewne jest, że na pewno będziemy musieli coś zmienić, ale dzisiaj w takim dniu lekko kryzysowym nie chciałem, abym podejmował jakąś pochopną decyzję i przestał nagle nagrywać po jakichś 160 dniach nagrywania dzień w dzień pod rząd, więc nagram coś. Mimo że jest godzina 20:54, powiedzenie dzień dobry jest troszkę nie na miejscu. Dziś moja asystentka numer 4 przysłała maila z raportem o wykonanych pracach. Asystentka numer 4 nie oznacza, że ona jest czwartą pracującą dla mnie, tylko że jest czwartą, którą testuję, brzydko mówiąc. Próbujemy współpracy razem. Moje założenia były takie, żeby taka asystentka potrafiła napisać jakiś tekst. Nie mówię, żeby była copywriterem, ale potrafiła napisać jakiś tekst, opis do posta, coś na stronę. Żeby znała podstawy HTML. Podstawy, dosłownie podstawy, chodzi tylko o proste sformatowanie tekstu. Żeby nie bała się zalogować na serwer FTP i edytować jakiś plik. To było dla mnie dość ważne. No a reszta, no to wiadomo, takie standardowe asystentkowe zadania, aby potrafiła wykonywać. Asystentka numer 1 znaleziono na Facebooku, gdzieś na grupie komuś się udzielała. Trafiłem na profil, napisałem, zagadałem. Dość dużo gadaliśmy. Nawet już no była prawie że idealna. Daj mi zadanie testowe do wykonania. Zadanie polegające na HTML, FTP, podmianie pliku, zamianie. Zapłaciłem, zadanie zostało wykonane, wszystko w porządku. Mieliśmy dalej działać, tylko nastąpił problem tego typu, że zauważyłem, że tej asystentce nie zależy na pozyskiwaniu nowych klientów, że nie zależy jej aż tak bardzo na współpracy ze mną, co też troszkę w rozmowie potwierdziła, aczkolwiek nie dała jasno do zrozumienia, że naprawdę nie chce ze mną współpracować. Ale to się potwierdziło po tym, jak no w sumie teraz już jest trzeci tydzień, jak się nie odzywa, nie zrobiła żadnego follow-up wobec mnie, więc no teraz już jestem pewny. Kolejna asystentka zapowiadała się obiecująco, dostała zadanie testowe, po czym nie wiem, czy je otwarła, czy nie, odpisała wiadomość, że nagle obecny klient zlecił jej więcej pracy. Nie wiem, czy dobrze liczę, ale na początku wam mówiłem, że to była asystentka numer 4, ta ostatnia. Wychodziłoby, że to będzie numer 3? Nie wiem. W każdym bądź razie zaczęliśmy akurat od napisania tekstu, bo przyznała ta pani, że jednak HTML i FTP to trochę nie bardzo. Co z jednej strony rozumie, ale z drugiej strony jest to na tyle proste, że jeśli dałbym instrukcję, byśmy stworzyli małą procedurę, to każdy jest w stanie to zrobić, więc może jeszcze do tego wrócimy. Zaczęliśmy od napisania tekstu. Ja nie byłem bardzo wymagający, tekst mi się spodobał. Pomyślałem, idźmy za ciosem, nie komplikujmy, działajmy dalej. Zleciłem napisanie kolejnego tekstu i zleciłem przeniesienie jednego tekstu z jednej strony na tego nowego bloga i zleciłem ogarnięcie jeszcze artykułów na blogu, cała checklista do zrobienia, czyli takie dopracowanie artykułu, dodanie zdjęć, grafik, ustawienie tytułów, SEO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zleciłem też przygotowanie grafiki do udostępniania i tym podobne rzeczy. Dziś dostałem właśnie odpowiedź, że tak to zostało zrobione. W zasadzie miałem niewiele uwag, zleciłem kolejne zadania. Wcześniej to była ponad godzina, teraz wyszły 3,5 godziny. Kolejne zadania to nie wiem, może jakieś 6 godzin, zobaczymy. Nawet jeśli wyszłyby 4 godziny,
Dużo, niedużo. Jakby chciał, można było zrobić to w ciągu jednego dnia. No i jakbym ja chciał, musiałbym poświęcić na to praktycznie jeden dzień, bo to trochę jednak jest pracy kreatywnej, jednak trochę pisania. I nie byłbym w stanie robić tego teraz na przykład wieczorem, kiedy moja kreatywność, moja koncentracja, moja energia jest już na niskim poziomie. Musiałem wystartować od rana, czyli zmarnowałbym w cudzysłowie cały poranną energię, cały dzień można powiedzieć. A tego nie chciałem. Więc jest to dla mnie bardzo korzystne. Jeszcze dodam, że obie trzy, czy tam cztery asystentki znalazłem właśnie na Facebooku poprzez to, że gdzieś tam się udzielały i pojawiały. Czy to jest dobre źródło pozyskiwania? Nie wiem, wydaje mi się być trafne. Na razie też wiele więcej o naszej współpracy, o różnych zasadach, o tym, jak to wszystko działa, jak się komunikujemy i tak dalej, no nie mogę powiedzieć, bo jeszcze mamy za mało doświadczenia. Myślę, że wrócimy do tematu, bo temat jest bardzo ciekawy. Na dzisiaj to właśnie tyle. I w sumie dosłownie tyle. Widzimy się jutro. Mówię z lekką niepewnością, ale chyba coś nagram, jeszcze nie poddajemy się.